Dziś uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, 3 maja. Dlatego Ewangelia, która jest dzisiaj przez Kościół nam ofiarowana, pochodzi z 19 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, 25 wiersz do 27. Obok krzyża Jezusowego stały matka jego i siostra matki jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Zadziwiające, że jedynym czasownikiem, którym święty Jan okrasza tę scenę, jest właśnie stać. Obok krzyża Jezusowego stała matka. Wiemy, że gdy stoimy pod czyimś krzyżem, albo jesteśmy obok czyjegoś cierpienia, to nie potrzeba słów. Trzeba po prostu stanąć. Pod krzyżem się stoi, pod krzyżem się po prostu jest. Pamiętam, jak czytałem dzienniczek siostry Faustyny, która wiemy, że chorowała, często była w infirmerii, przychodziły do niej siostry. I mówiła, że uciążliwe jest to, aby każdej z tych sióstr czy tych ludzi, którzy ją odwiedzali, opowiadać historię swojej choroby. To było dla niej bardzo trudne i też męczące. Najpiękniejsze, co możemy wtedy człowiekowi ofiarować, który może nie jest w stanie do nas mówić, jest nasza obecność. Obok krzyża Jezusa stała matka, matka bolejąca, ale stała. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.